Analiza indeksów i wrześniowej serii kontraktów według technik Fibonacciego. Witam Państwa 1 lipca. Mamy dzisiaj kolejny dzień odreagowania wzrostowego. Bodźcem dla rynków cały czas są informacje przekazywane w sprawie Grecji. Jakiś cień porozumienia od razu wywołuje falę emocji i tym samym WIG20 znajduje się już w rejonie eksponowanej przeze mnie zapory podażowej 2337-2341. Tak jak sugerowałem wczoraj, strefa posiada dość istotne wzmocnienie w postaci górnej linii kanału spadkowego, zatem ewentualna negacja skonstruowanego w ten sposób oporu świadczyłaby o rosnącej sile obozu popytowego i w niedługim czasie powinniśmy wówczas zobaczyć indeks w okolicy strefy 62-66, czyli zapory Fibonacciego wytyczonej na bazie już zniesienia 38,2 całego impulsu spadkowego. W tej chwili najbliższym wsparciem pozostaje przełamana wczoraj strefa 2302-2306. Jak widać, tutaj już dzisiaj zadziałała zasada zmiany biegunu, bowiem ta strefa przeobraziła się właśnie w lokalną, respektowaną póki co zaporę popytową. Kontrakty i wreszcie udana próba negacji strefy 2320-25. Nie udało się dokonać tego wczoraj. Dzisiaj w porannej fazie handlu również dwie pierwsze godziny przebiegły pod znakiem jednak niewielkiego, ale wzrostu aktywności podaży. No i wreszcie udało się zanegować ten opór, co generalnie powinno doprowadzić do konfrontacji w dużo istotniejszym przedziale 2355-60. Strzałka tutaj pokazuje przede wszystkim to istotne wzmocnienie w postaci górnej czerwonej linii kanału. Jest to zatem w tej chwili najbliższa, bardzo istotna strefa oporu Fibonacciego, a najbliższa zapora popytowa to właśnie przełamany węzeł 2320-25. Większe znaczenie posiada według mnie strefa 2291-95 i dopiero negacja tej dość mocno oddalonej w tej chwili zapory popytowej świadczyłaby o właściwie takim fałszywym ruchu wzrostowym, fałszywym wybiciu i najpewniej kontrakty powróciłyby wówczas w okolice wybronionego w poniedziałek wsparcia 2261-67. Indeks DAX i próba wykreowania ruchu wzrostowego z obszaru 10804-10849. O skuteczności działań popytu moglibyśmy powiedzieć dopiero w momencie sforsowania strefy 11538-11594. I obrona, kolejna obrona wsparcia 2058-2061 na indeksie S&P 500. Tak jak sugerowałem wczoraj, w tej chwili pierwszym sygnałem mogącym doprowadzić do nieco większego wzrostu aktywności popytu byłoby pokonanie strefy 73-76. Nie udało się wczoraj wykonać takiego planu. Natomiast kluczowy sygnał w ujęciu krótkoterminowym to dopiero powrót S&P ponad węzeł 2090-94. Najbliższym wsparciem w przypadku pokonania strefy 58-61 pozostaje niezmiennie obszar 2039-42. Dziękuję bardzo.